zamykaliście usta krytykom i niedowiarkom, to znaczy, że no macie jakieś tam swoje rachunki krzywd, to co was najbardziej zabolało podczas sezonu? Ja to mogę powiedzieć, no. Ja na przykład osobiście to nie podoba mi się to, że ogólnie tutaj, że jak zagrasz jeden słabszy mecz, to zaraz wszyscy cię walą do wora, że jesteś, kurczę, nie wiadomo, nieudacznikiem i tak dalej. I to jest bardzo słabe. Gdzie się podziało to i to. Ludzie nie patrzą, nie oceniają przez to, że mogą być inne rzeczy na to być kalkulowane, czy kontuzje, czy tak dalej. Czy może być słabszy dzień. Takiego czegoś uważam, że nie ma. Szczególnie tutaj w polskiej mentalności słabszy dzień i tak dalej. Nie patrzy się na to, czy wkładasz w każdym meczu 100% zaangażowania i tak dalej, tylko przegrasz mecz, zagrasz słabszą połówkę, to mówią, o, są fatalni. I to jest słabe. Ja mogę osobiście powiedzieć, tylko grając w Anglii, być może jeden powie, że to jest szalone, że to nie jest szalone, ale grając w Anglii, jak zrobisz dobry wciski, widzą twoje zaangażowanie, to będą ci bili w lawo. Możesz mieć czasami słabszy dzień, słabszą jakość, ale ludzie to doceniają, a to jest bardzo słabe, że praktycznie każdy w Polsce życzy źle Legii i tak dalej. To jest dla mnie słabe, ale mam nadzieję, że też są tacy, też trzeba szanować tych kibiców prawdziwych, tych ludzi, którzy są na dobre i na złe. I dla nich po to wychodzimy na boisko, też poniekąd dajemy siebie wszystko z każdym meczu i jak już mówię, to wszystko zaprocentowało. Ale ja tu już nie chcę nic oceniać i tak dalej, bo to nie jest najważniejsze. Liczy się to, że jesteśmy bardzo dobrą drużyną, jesteśmy razem ze sobą na dobre i na złe. I wierzę, że ta drużyna idzie w dobrym kierunku. Mamy takie stery i takich ludzi tutaj, że po prostu nic tylko trenować i się rozwijać. No jak już mamy super chłopaków, super drużynę i to mogę powtarzać za każdym razem i będę zawsze powtarzał.